jestem ten Farel i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moi kochani, przychodzę do was świeżuteńką, jeszcze cieplusieńką informacją. Supercell oficjalnie wypuszcza nową gierkę, która będzie nazywała się Squad Busters. I z tego, co się dowiadujemy, będzie to połączenie wszystkich uniwersów Supercella. Będzie to gierka hybryda. Połączenie Clash Royale, Brawl Stars, Haidaya i Boom Beach. Jestem na oficjalnej stronie squadbusters.com. Wam też polecam wejść na tą stronkę. I tutaj co możemy zauważyć? Możemy obejrzeć sobie zwiastun tej gierki. Spójrzcie na to, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Oczywiście standardowo logo Supercella. Lecimy. Jest skrzyneczka, z której wyskakuje... Okej, pierwszy raz. Wyskakuje Barbarians. Dajmy sobie chwilkę pauzę i zobaczcie. Idzie on po jakiejś polanie, po prawej stronie mamy jakąś taką górkę i znajduje się jakaś kratka z kamieniami. Nie wiem, czy to będzie jakiś punkt, do którego będziemy musieli się udawać, aby na przykład coś odblokowywać. Wszyscy! To jest na przykład kurka z Haidaya i zobaczcie, oni razem wspólnie gdzieś idą. Zobaczmy dalej, o co chodzi. I w końcu, zobaczcie, dołącza do nich też Colt z Brawl Stars. Ta grafika jest taka bardzo prosta z tego, co widzę. Kamera jest od góry, podoba mi się ten tryb gry, ale boję się, że może to być gra single player, gdzie będziemy przechodzili po prostu różne mapki. Mam nadzieję, że tak nie będzie i będzie to gra multiplayer, gdzie będziemy mogli z kimś rywalizować. Ale zobaczymy, za chwileczkę wszystkiego się dowiemy i zobaczcie, wspólnie, kogo my tutaj mamy. Mamy El Primo, Świnie z Haidaya, tego medyka z Boom Beach, Colta, Barbariansa i nie wiem, kto to biegnie z przodu. To chyba jest Lumberjack, o ile się nie mylę. I mamy oczywiście Godzilla. Godzilla, która jest bossem w grze Brawl Stars. I uwaga! Atakuje ich... Zamknięta beta, dostępna od 6 do 16 lutego 2023 roku. Każdy, kto chce i ma urządzenie z Androidem, będzie mógł wziąć udział w becie. Na chwilę obecną o iOSie nic nam nie wspomnieli. Ja już swój adres e-mail podałem i czekam teraz na link, który zostanie mi wysłany na skrzynkę i dostanę dostęp do bety. Niedługo, moi kochani, już za 6 dni startuje ta beta i będziemy oczywiście nagrywali codziennie kontencik z tej gierki. Zobaczymy, co to jest. Czy będzie to fajna gierka, czy się w nią zajawimy, czy po prostu będzie to kolejny nieudany projekt Supercella. Ja mocno trzymam kciuki, ponieważ brakuje jakiejś takiej świeżości w grach mobilnych. A wy, moi kochani, dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie, jak wam się to podoba w skali od 1 do 10. Ja na chwilę obecną daję 8, bo nie chcę też przesadzić z dyszką, ale połączenie tych wszystkich uniwersów Supercella w jedną grę do mnie przemawia. Do mnie przemawia, mega fajnie to wygląda. Wyobraźcie sobie, jak na przykład będziemy mieli dostępne wszystkie postacie z Clash Royale, Supercella, z Haidaya i każda postać będzie miała jakieś swoje nowe umiejętności. I na przykład będziemy musieli podbijać różne mapy, używając poszczególnych, załóżmy, jednostek. Na początku idą Barbariansi, później załóżmy leci Lavahan, do tego jeszcze gdzieś tam leci, nie wiem, Leon na niewidce i na to wszystko spadają świnie z Haidaya, chociaż nie wiem, po co one tutaj są, chyba po to, żeby je tylko zjeść i dodały energii, nie wiem, nie mogę się już doczekać, bo za 6 dni będzie grubo, na pewno będzie grubo. Jesteśmy już na moim koncie, moi drodzy, i za chwileczkę przejdziemy ostatni etap w trybie starcie solo, ponieważ do gry został dodany nowy turniej. Jak widzicie, ja swoją Mandy już wymaksowałem na poziom maksymalny. Dodatkowo odblokowałem gadżet, ciasteczko, dzięki któremu strzelam przez ścianę. No to trzymajcie za mnie kciuki, żeby udało mi się wygrać. Fajna mapka nam się trafiła, moi drodzy. O kurde, kruk! Dostanie? Nie dostał. Ajajaj, a było blisko, było blisko. Będzie chciał zawalczyć? A ja nie będę z tobą, stary, walczył. Ja sobie odejdę po prostu. Ja sobie po prostu odejdę, a ty, no niestety, z nami się już żegnasz. Lecisz do lobby, przyja... Cielu, poko, loko, spoko. Dostał dwie plomby i to... Nie, to była ta... Janetka? O kurde! O kurde, przegram! Żyję! Ja, dziękuję! Już myślałem, że przegram. Ona nagle przeskoczyła tutaj. Co jest? No dobra, musimy uważać te krzaki, bo one są niebezpieczne. Nikogo nie ma? Nikogo nie ma. Więc jest dobrze, jest dobrze. Okej. Pach! Pach!
Pa! Pa! Czy jest tutaj ktoś? Nie ma! No dobra, trzeba uważać, trzeba uważać. Tutaj może być ktoś, był ktoś! Tu gdzieś? Tak! O, ale strzał! Ależ pięknie ten kruczek dostał, jak go prześladuje. Naprawdę go... O kurde. O kurde. Nie spodziewałem się tego tutaj. Kolta nagle. Ale i tak trzecia... trzecie miejsce gwarantuje nam awans. I moi drodzy, zostały nam... Jeden mecz nam został. Więc całkiem spoko jest ten turniej. Jedna przegrana tylko była na moim koncie. A tak poza tym cały czas do przodu. Mamy Broka. Będzie przypał. On będzie chciał mnie puszować. Tak, puszują mnie. No nie zdążyłem się uleczyć. Zróbmy jeszcze jedno podejście do tego challenge'u. Już mało nam zostało. Możecie dać znać w komentarzu, jaki wynik udało wam się wykręcić. Mamy u góry Spike'a, który dostaje chyba... Dostaje gonga jednego. Tak jest. Pach! Aj, nie trafiłem go na ślepo. Niedobrze, bardzo niedobrze. O nie, o nie, o nie, o nie. Jest przypał! Jest przypał, to duży przypał! No nie możemy tak wchodzić w krzaki, niestety. Dwie porażki już. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie spodziewałem się, że ten pan Skarbonka jeszcze będzie mnie puszował. Myślałem, że sobie poszedł. Ja chyba nie będę wdawał się w takie bitki na blisko, jednak faktycznie lepiej tutaj się trzymać z daleka. Od wszystkich. I nawet nie idę po tą skrzynkę, bo coś mi się wydaje, żebym przez nią tutaj skusił. Mamy u góry Tika, który już mnie puszuje, tak? Już mnie puszuje, oczywiście, że tak. Już mnie puszuje, ale stary, patrz. Pyk! Nie dostał? Nie dostał przy ścianę najgorzej. Dobra, tutaj nikogo nie było na szczęście. Wychodzę z tych krzaków, bo boję się, że zostanę gonga. Finałowa runda to jest, moi kochani, nie? Pięć zadymiarzy do końca. Co mamy tutaj zrobić? Okej, okay, muszę kogoś ściągnąć. Nie trafiam. O! O kurde. Szczerze, robi się nam tutaj ciężko i gęsto. Trzecia porażka, najgorzej! Zepsułem to. Naprawdę to zepsułem mocno. No zobaczymy. Zobaczymy, może się uda tym razem. Ostatnia próba. O kurde. O kurde. Raz, dwa, trzy. Ładnie mi szło, nie powiem, że nie. Bo grałem ten turniej sobie. Nie było wcale źle. Zrobiłem 9-0. I teraz dopiero zaczęło się cokolwiek... Jakiekolwiek schody się zaczęły, o! W ten sposób mi chodziło, o to mi chodziło. I dopiero teraz zaczęły się jakieś schody. Mamy tutaj ziomeczka. Ja bym go jeszcze raz strzelił ewentualnie. Nie trafiam. Nie trafiam. Dostałem od tego, bo... Psuję, każdy strzał zepsułem. Muszę zużyć gadżet niestety, nie? Spike dostał? Dostał! Odzyskałem HP na szczęście! Wiedziałem, wiedziałem, że mnie skultuje. Jest przypał. Szybko znikaj, muszę wjeżdżać. No i dostaję! Nie wierzę! Nie wierzę! 5 porażek. Dokupujemy oczywiście, bo musimy zdobyć tą odznakę. Kurczę. Mamy takiegoś Broka. A powalczę z nim o te power cubesy. Ja pierdziu, nie trafiam. Okej, git. Naprawdę Spike jest dobry na tą mapę.
Dobra, odpalamy gadżet. Dostał! Idealnie! Ale go zesnajpiłem! Niesamowita sprawa! Idę tam. Nie dostałem 1000? Dobrze, nie dostałem 1000. Teraz tędy szybko musimy się przecisnąć. Dobra, nikogo nie ma, nie ma. 5 osób zostało w grze. O! Nie trafiłem go! Dobra, on padnie, będzie 4 tylko. Uleczył się swoim kaktusem. Nie! Czujecie to? Tam był chłop w krzakach. Gratulacje, wygrywasz wyzwanie. No dobra, wystarczyło 4. rangę zająć. Okej. Moi drodzy, 300 golda. No i oczywiście mamy nową odznakę. Wyzwanie ukończone. I jak widzicie, dostępny jest nowy spray. Sprawdźmy, jaki to jest spray. Spraye. To był chyba ten, tak? No, szczerze, taki sobie. Jeżeli się podobało, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem Farel, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!